Cześć, witam Was. Jesteśmy w parku linowym Tarzan i testujemy trasę właśnie Tarzan. Jesteśmy w Lesznie i tutaj się dzisiaj bawimy. Mamy trasę czarną, tak najtrudniejszą, więc zobaczymy, co nas tutaj czeka. Zaczynamy oczywiście od drabinki i będziemy bawić się teraz tutaj. To jest. Dobra, zabezpieczamy się naprzemiennie. Muszę się wyplątać. No i oczywiście poplątałem się jak zawsze. To jest normalne. Tak. Tak. Dobra. I możemy lecieć. Fajna trasa, ona przy ulicy będzie ciągła, z tego co pamiętam. Kiedyś tu byłem, 4-5 lat temu. Teraz mamy kładkę. Taza czarna. Druga przeszkoda. Byłem, bardzo dobrze wspominam. Park trochę się pozmieniało. Pierwszy raz z kamerą tutaj. Więc zobaczymy. Tyrolka, tak. Tutaj trzymamy się tylko tego, to zostawiamy i jedziemy. W pierwszej kolejności ściągamy sobie karabinki, tak, dopiero puszczamy. No i tutaj będzie, o, trasa czerwona, to do góry jeszcze będziemy mieć zjazdy, a my lecimy sobie tutaj. Trasa Tarzan. O, zaczyna się zadania szczemiona, więc trudniejsze zadanie. Przy ulicy sobie lecimy. Inni mogą nas obserwować, co tu się dzieje. Dobra, co teraz będziemy mieć? Trapezy. Pamiętajcie, w opisie macie linki do innych filmików z tego parku. O, tutaj mamy 5 tras, więc pokażę Wam je wszystkie. Miałem okazję właśnie podjechania, wracam właśnie do Krakowa, więc chciałem Wam jeszcze pokazać właśnie ten park. To jest mój 8 park, który odwiedziłem. To jest taka rewizyta Tarzan. Teraz będziemy mieć obręcze. Tak jest. No i lecimy dalej. O, ale są wymagające. Ui. Hopa. O, wysoko nogi musimy przestawiać. Więc utrudnione jest. Dobrze, że wczoraj ćwiczyłem. No i jesteśmy. O, widzę, wymagająca. Bo będziemy mieć opony. Większość sobie chodzi wewnątrz, daje nogę, tak? Ja naskakuję. Mam nadzieję, że będzie widać, tak? Tutaj naskakuję. Dwoma nogami. Łatwiej jest przechodzić. Hop. I już jesteśmy. Tą trasę pamiętam. No i teraz będzie kładka.
Bardzo fajnie. No i tu nam się zmienia. Tarzan w lewo. A tam będziemy mieć tak super Jane. No to lecimy. Most birmański. No to most wiecie jak już pokonywać, tak? Dajecie pierwszą nogę, lina się napina i dopiero ręka i tak w łatwy sposób można przechodzić. Ci co szybciej starają się przechodzić takie przeszkody, to skaczą sobie co dwa, tak? Tylko no trzeba nogi tutaj naprawdę wyciągać do przodu. Ja na spokojnie przechodzę. Jak chcecie, to też właśnie w opisie macie czasy wpisane, więc możecie przeskakiwać do konkretnej przeszkody. Teraz będziemy mieć na warkoczu przejazd. Chwytamy się mocno. No i musimy dolecieć do przeszkody. No to jedziemy. Ui. 10. przeszkoda. Fajnie, mamy opisane, która to przeszkoda. Bardzo mnie to cieszy. Nie muszę liczyć. Tak. Teraz będziemy mieć pionowe linki. I lecimy do przodu. Bardzo tu mi się podobają instruktorzy, jak są ubrani, mają takie jaskrawe zielone koszulki, fajnie, bo ich widać z daleka. Jeśli mamy jakieś problemy, gdzieś się zaklinowaliśmy, nie wiemy co zrobić, to warto poprosić o pomoc. Oni właśnie po to są, żeby nam pomagali w takim przejściu. Dobra, teraz to będziemy mieć taki birmański. Dobra, czyli drabinka. Widzę, że moc jest w tej trasie. Czyli to taka trasa trudna. Dobra. No to lecimy. Na szczęście króciutka drabinka. Nie powinna sprawić za dużo problemów, ale jest, drabinka zaliczona. Myślałem, że więcej problemów będzie. No i co teraz? Dwulinowy most. Trochę spokoju. Bardziej właśnie balans utrzymujemy. I do przodu. Tak jest. Ui. Dobra. Kapitanie, teraz będą złośliwe pętle, czyli nie będzie fajnie, rozciąga nas. Dobra, no to jedziemy z tą trasą. Tu są naprawdę, no właśnie, jak nam ucieknie, no to jest problem. I staramy się, jak już mamy, to przyciągamy do siebie, tak? Żeby nogę wyprostować, prosto stać. Nie robimy szpagatów, bo to nam będzie utrudniać. Tylko po prostu do siebie przyciągamy, tak jakbyśmy stanęli. Powinno nam to ułatwić to przejście. No a jeszcze zostało niewiele. 3 przeszkody. 2. I już jesteśmy. Tak. Okej. Teraz będziemy mieć trawers po sieci. Utrudnione. Trzeba dziury ominąć. Pamiętacie jak się pokonuje. Tak. Szeroko. Ręce właśnie jak najdalej. Tak.
No i już jesteśmy. Okej. Pięknie. 15 przeszkoda. I mamy supełki. Ja je nazywam wisienki. I robimy to samo, co było z oponami, tak? Naskakujemy sobie dwoma nogami centralnie i po prostu hop, trzymamy się i tak samo przeskakujemy równocześnie. Dobra, zaliczone. Widać, wymagające. Tutaj mamy zjazd, tak? Drabinka. A my lecimy. 16. Czarna szczałek nie ma, czyli tutaj. Tak, dobrze zapiąłem. Teraz kładka. Oj, oj. Zahaczyłem się troszkę. Duże przeskoki i jesteśmy. Dobra. 17 przeszkoda. I tutaj zjazdowa będzie też, tak? Pierw bloczek sobie dajemy. Karabinki tu są za. Tak, bo nie mamy na zahaczenie, więc to zostaje z tyłu. I trzymamy się tylko bloczka. No i jedziemy. W pierwszej kolejności karabinki, tak żebyśmy nie odjechali, nie cofnęli się. A tutaj ponownie bloczek. Tak, odplątujemy sobie. 18 przeszkoda. I jedziemy. Tak jest. W pierwszej kolejności zabezpieczamy. No i dopiero możemy zdjąć bloczek. O, i tu mamy trzy trasy, aż się spotykają. I kolejny zjazd. Tak. Musimy sobie obejść. Od razu podepnę. Jeszcze jeden bloczek. Najlepiej sobie odplątać. Na przeminnie zahaczamy. I możemy jechać. Dwudziesta przeszkoda. Tak, zabezpieczamy się i możemy dalej. I tu już schodzimy. Tak, tak jest. Tam, gdzie mamy czerwone tasiemki, tam się wpinamy. I dopiero możemy schodzić. Tak, niżej. Żebym się nie poplątał. No i ostatnia przeszkoda. Naprawdę wymaga, ale do końca musimy się zabezpieczać, żeby nie spaść. Jeszcze troszkę sznurek się poplątał, ale spokojnie. Do końca. Dobra. Dzięki wielkie. To na razie. Hej.